Bardzo prosty przepis na pyszny gulasz z indyka. To mięso ma niezwykły smak, dlatego użyłam niewielu przypraw, które świetnie je uzupełnią. Do tego kasza albo kopytka. Pycha! Polecam i zapraszam też na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Tam znajdziecie więcej przepisów. Z udźca indyka wycinam ewentualne błonki i tłuszcz. Mięso kroję w dosyć dużą kostkę, bo zawsze w trakcie duszenia czy pieczenia mięso kurczy się. Indyka przekładam do szklanego naczynia. Wlewam 3 łyżki jasnego sosu sojowego i dokładnie mieszam mięso, aby całe było pokryte sosem. Teraz odstawiam je na 10-15 minut, ale nie do lodówki, zostawiam w temperaturze pokojowej. Po tym czasie w głębokiej patelni rozgrzewam olej i obsmażam indyka na mocnym ogniu. Gdy mięso jest już z każdej strony obsmażone, wlewam białe półwytrawne wino. Po chwili dodaję sól i pieprz młotkowany z kolendrą. Dalej duszę. W tym czasie kroję cebulę. Dodaję ją do indyka. Mieszam i duszę pod przykryciem, aż cebula będzie miękka. W międzyczasie wlewam szklankę wody, aby mieć potem sos. Pod koniec, by zagęścić sos, dodaję pokruszony, czerstwy chleb. Mieszam i duszę gulasz pod przykryciem jeszcze przez kilka minut, aż chleb się rozpadnie. Gulasz jest gęsty, a mięso soczyste. Polecam i zapraszam po więcej przepisów na www.talerzpokus.tv.